Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. W poprzednim odcinku udało nam się na szczęście utrzymać prowadzenie w tabeli, choć jak widzicie nie jest to absolutnie prowadzenie zbyt pewne, bo naprawdę różnice punktowe w czołówce są mikroskopijne, wręcz bym powiedział. Cała czołowa trójka ma 27 punktów, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że nasza drużyna ma o jeden mecz mniej, tak samo jak druga drużyna Borussii Dortmund, z którą za chwilę będziemy grać, więc jest to niezwykle istotne spotkanie. I tak jak ostatnie spotkanie poprzedniego odcinka, zagraliśmy sobie na rozbudowanej symulacji, co zadziałało naprawdę świetnie, bo graliśmy też z bardzo mocną drużyną i wygraliśmy aż 4-0. Tak samo chciałbym zrobić teraz. Już ostatnio wam zapowiadałem, że tak właśnie zrobimy podczas tego spotkania. Zerkamy jeszcze na formę naszych zawodników. W słabej nie jest nikt i to jest bardzo ważne. No a w niezłej formie jest całkiem spore grono naszych zawodników z pierwszego składu. No i też co warto zaznaczyć, Malinowski jest w dobrej formie, więc być może damy mu szansę od pierwszej minuty, ale zaraz zobaczymy, jak to dokładnie nam się tutaj poukłada. No ale w każdym razie najistotniejsze jest to, że właśnie będziemy tutaj grać rozbudowaną symulacją. No i zastanówmy się, Malinowski ewentualnie za kogo mógłby tutaj wejść? Za Bąka czy za Kellera? Nie za bardzo, wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek. Ewentualnie za Kince, ale to też nie jestem pewny, czy to będzie dobre. Czy może za Yandera? Jaki on tutaj ma minus? 4, bo to jest pozycja środkowy pomocnik. Moglibyśmy go podciągnąć na ofensywnego. Dajmy mu szansę. Uważam, że zasługuje na tą szansę. Tylko może lepiej by było tą dwójkę zamienić miejscami. Więc robimy to w ten sposób. I to Malinowski pójdzie na... Na razie LPO ustawiamy. Tutaj będzie w ten sposób. I Malinowski w takim razie będzie środkowym pomocnikiem ofensywnym. I myślę, że w ten sposób powinno to zadziałać dobrze. Dobre jest też to, że mamy w tej sytuacji naprawdę fajnego rezerwowego, jakim jest Yander. W razie problemów wejdzie za Malinowskiego, a na razie ustawiamy to dokładnie w ten sposób. No i przechodzimy do rozbudowanej symulacji. No bardzo mi zależy na tym, żeby te dwa spotkania, czyli ten mecz, który graliśmy ostatnio i który był wygrany 4-0, i ten mecz z Borussią Dortmund teraz, żeby te dwa spotkania po prostu wygrać, bo to da nam dużo komfortu w tabeli nareszcie. Czyli coś, do czego bardzo dążymy i teraz już pierwsza akcja naszego zespołu wygląda naprawdę obiecująco. Utrzymujemy się przy tej piłce, wygląda to dobrze. Czy w końcu będzie jakiś strzał? No ciężko się nam przebić przez tą obronę. Jest strzał i jest gol. De Vrijs, nasz wychowanek. Fantastyczna sprawa. Jeszcze nie wybiła 8 minuta, a my już prowadzimy, więc zaczyna się naprawdę pięknie. Te rozbudowane symulacje niesamowicie dobrze nam wychodzą w ogóle. I być może to jest znak, żeby trochę częściej z nich korzystać. No ale oczywiście, jeżeli na szybkich symulacjach będziemy sobie radzić dobrze, tak samo dobrze, no to nie ma po prostu takiej potrzeby. Teraz pierwsza akcja Borussii, ale na szczęście bardzo sprawnie przez naszych zawodników przerwana. No niestety nie utrzymaliśmy się zbyt długo przy tej piłce, jest bardzo niebezpiecznie i niestety 1-1. Szczerze nie spodziewałem się tego, patrząc na to, jak dominowaliśmy od pierwszej minuty. No ale miejmy nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy. No ale ten strzał Hollerbacha naprawdę nieciekawy. Na szczęście piłka do niego wróciła, aczkolwiek tylko na chwilę, bo szybciutko ją stracił. No trochę mam wrażenie, że tutaj Borussia przycisnęła mniej więcej od 20 minuty. No ale chyba też nie na tyle, żeby nam jakoś specjalnie zagrozić. W dalszym ciągu uważam, że to nasza drużyna tutaj raczej dominuje. Ładna akcja, ale niestety Hollerbach nie wykorzystuje okazji, choć to była też trudna sytuacja. No ale niestety straciliśmy ten rzut rożny. Ale odzyskujemy szybko piłkę, ładnie to wygląda, ale niestety Keller pozbawiony piłki. I teraz jest bardzo niebezpiecznie, na szczęście na posterunku był Bartels, ale to było bardzo groźne. Nie możemy zostawiać im tyle miejsca na kontrataki, bo to naprawdę wyglądało źle. Przejmujemy piłkę, ale już nic z tego nie będzie, bo mamy gwizdek na przerwę. Statystycznie wygląda to bardzo dobrze, no ale nie prowadzimy i to trochę martwi. Zobaczymy, jak ta druga połowa się potoczy. Jak na razie żadnych zmian nie wprowadzam, bo ogólnie nasza gra wygląda dobrze. Patrzę na ocenę Malinowskiego, 6-0. I teraz było bardzo niebezpiecznie swoją drogą. Więc to nie jest najwyższa ocena. Być może niedługo dokonamy zmiany, ale zobaczymy jeszcze, jak ta akcja Borussii się potoczy i co potem po niej będzie miało miejsce ewentualnie. Jak na razie oni się tutaj utrzymują, ale mamy teraz tą piłkę, więc dajmy sobie szansę na gola i zobaczymy. Wygląda to pięknie, no to musi się zakończyć golem i jest, fantastyczna sprawa. Keller wbija tą piłkę do siatki.
Ale mimo wszystko myślę, że można już pomyśleć o zmianach. I myślę, że Malinowski, który jest też dosyć zmęczony, powinien już ustąpić miejsca właśnie Janderowi, który zejdzie tutaj niżej na środkowego pomocnika. Na razie to by była jedyna zmiana, no ale zobaczymy, kiedy ona w ogóle się dokona, bo musimy poczekać, aż piłka wyjdzie. Pięknie udało nam się ją teraz odebrać w bardzo ważnym momencie, no ale niestety akcji z tego za bardzo nie rozegraliśmy. Zobaczymy, jak teraz, bo wygląda to dosyć groźnie, ale też bardzo przytomnie w obronie. Dobrze gramy naprawdę w tym meczu. No ta jedna wpadka ze straconą bramką, tam nie zachowaliśmy się najlepiej, ale ogólnie gramy dobrze, wykorzystujemy szanse, no chociaż Hollerbach miał dużo strzałów i nie za bardzo wykorzystał te szanse, które miał akurat on, ale reszta gra nieźle. Mamy zmianę, Jander wszedł na boisko, mam nadzieję, że da nam trochę świeżości, trochę jakości, a teraz fantastyczna sprawa, 3-1, Timon Bong strzela i jesteśmy już naprawdę w dobrej sytuacji teraz. Zastanówmy się, co chcemy zrobić. Za Collinsa niech wejdzie sobie Bong. Myślę, że teraz to już jest taki moment, że trzeba po prostu dużo wprowadzić zmian. Za Timona Bonga wejdzie Kraft na lewo. Tutaj czy jest ktoś, kogo moglibyśmy dać? Teoretycznie możemy dać tutaj Tomasa. I chciałbym dać też szansę tutaj na ataku Kechlerowi. Więc wprowadzamy te wszystkie zmiany. One się dokonały od razu. Tak jest, to jest bardzo dobra wiadomość. No i dowieźmy po prostu to zwycięstwo do końca i ja będę zachwycony, bo te dwa bardzo cenne zwycięstwa dadzą nam naprawdę dużo, a teraz jest jeszcze szansa. No niestety nie wykorzystał swojej szansy Kince. No ale może jeszcze coś... No nie, dobra. Już się nie udało niczego tutaj rozegrać z tego rzutu rożnego, ale wydaje się, że ten wynik powinniśmy już do końca dowieść, chociaż prawdopodobnie ostatnia akcja meczu będzie należała do Borussii, no ale ona już nic im nie da, a nawet pięknie tą piłkę odebraliśmy w tym momencie, więc ta akcja jeszcze należy do nas i bardzo obiecująco wygląda swoją drogą, no ale niestety gola nie ma już w tej ostatniej akcji, ale to nie ma znaczenia, bo fantastyczne statystyki, przede wszystkim jeśli chodzi o strzały, no ale to, co nas najbardziej interesuje, to wynik. Wygraliśmy to spotkanie 3-1, no i myślę, że możemy być naprawdę zachwyceni formą drużyny w ostatnim czasie. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze w tabeli, bo to jest też coś, co nas bardzo interesuje. No i mamy te 3 punkty przewagi nad kolejnymi drużynami. I to jest już taka przewaga, no nie powiedziałbym bezpieczna jeszcze absolutnie, ale już bardziej komfortowa niż ostatnio, niż przez większość tego sezonu. Imponujący występ, choć w sumie może aż tak imponujący to on nie był, no ale daje radę, Malinowski robi swoje, więc nie jest źle. Fajnie, że on dostaje przede wszystkim trochę więcej tych szans ostatnio. No a my chyba po prostu przechodzimy sobie dalej, czekając na kolejne spotkanie. Myślę, że po tych dwóch bardzo dobrych meczach na rozbudowanej symulacji wrócimy teraz do szybkich, żeby trochę nam tutaj przyspieszył rozwój wydarzeń w tym świecie. Zerkamy jeszcze tylko na formę i widzimy, że wygląda to bardzo podobnie jak przed ostatnim spotkaniem. Gramy z 9 drużyną tabeli, więc to też jest w miarę jakościowa drużyna. Dodatkowo gramy na wyjeździe, więc może to być ciężki mecz, ale myślę, że wyjdziemy dokładnie takim składem, jakim tutaj mamy, nic nie będziemy zmieniać. No i zobaczymy, jak ten powrót do szybkich symulacji, bo zanim zacząłem robić te rozbudowane znowu chwilowo, no to było bardzo w kratkę, trzeba przyznać, dużo remisów. No a jak będzie teraz po tych dwóch świetnych zwycięstwach? Przegrywamy. No i właśnie to jest to, widzicie? Jak wracamy do szybkich symulacji, to nie wygląda to najlepiej. Hollerbach strzela i De Vrijs. No ale nie daje nam to nawet jednego punktu i to jest właśnie to, co nie ukrywam, bardzo mnie martwi. Jak oceny naszych piłkarzy? Fatalnie znowu Collins z Fellhauerem. No oni zawodzą bardzo często, ale też tragiczne oceny Jandera i Kince. No być może jest to tylko wypadek przy pracy. Zobaczmy, jak to wpływa na sytuację w tabeli. Czy ktoś tam się z nami zrównał punktowo? No i niestety tak, obie te drużyny, które były w czołowej trójce, zrównały się w tym momencie z nami punktowo. Więc naprawdę niesamowicie wyrównany sezon, jeśli chodzi o czołówkę. Prognozy nie są obiecujące, jeśli chodzi o ten zysk z juniorów. No to się nam już raczej nie uda, ale nie jest to jakiś nasz priorytet w tym momencie. No gramy za chwilę z ostatnią drużyną tabeli i gramy u siebie. Teoretycznie łatwiejszego meczu już nie można sobie wyobrazić. No ale zobaczymy, czy spiszemy się z nimi tak, jakbyśmy chcieli. Widzimy, że ten zespół tutaj nas wyprzedził teraz, został liderem. 3 punkty więcej od nas mają, no ale my teraz mamy ten w stosunku do nich zaległy mecz, więc oby poszło nam po prostu jak najlepiej. No cóż, przechodzimy do szybkiej symulacji, no i ten mecz absolutnie musimy wygrać. Jeśli tutaj nam się noga powinie, to jest naprawdę dziwnie.
No i jest bardzo dziwnie, słuchajcie. Gdy gramy rozbudowaną symulację, jest pięknie, a w tych szybkich jest tragedia, bo gramy z ostatnią drużyną tabeli u siebie. Niewiarygodne. Straciliśmy punkty w meczach, w których powinny być one oczywistością, a spokojnie wygraliśmy mecze z bardzo trudnymi rywalami. I o co tutaj chodzi? To jest coś niesamowitego, co się tutaj dzieje. Naprawdę. I spadamy na trzecie miejsce w tabeli. Gramy zaraz z drużyną piątą. I tutaj niestety, ale trzeba znowu spróbować symulacji rozbudowanej. Nie mamy za bardzo wyjścia. Długa tutaj przerwa też teraz następuje, więc damy tutaj troszkę treningów naszym zawodnikom. Myślę, że całkiem sporo ich tutaj poustawiam. Może nie będą do końca z tego zadowoleni, ale uważam, że po tych słabych występach te treningi mogą być potrzebne. No i wkraczamy w styczeń 2025. Czy będziemy chcieli dokonywać jakichś wzmocnień? Nie myślałem o tym zbyt konkretnie, jak na razie. Zobaczmy w ogóle tutaj, jakie mamy wiadomości. Bo widzimy, że bardzo dużo zawodników odeszło na wypożyczenie. Jeden opuścił klub całkowicie. Zerkamy do naszych juniorów. No i coraz lepiej wygląda ten Bertrand. Myślę, że pod koniec zimowego okienka będę chciał już go do drużyny sprowadzić. Czy coś zrobi szybciej? Nie. Więc na razie niech na tym zostanie. Zerkamy jeszcze na tych naszych bramkarzy, czy coś tutaj możemy zmienić na lepsze. I możemy. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze u Wintera. Tak samo, więc niech zostanie na tym, co ma. Dobra, więc ustawiamy to w ten sposób. No i zastanówmy się, bo miejsce, które ewentualnie można by było wzmocnić, to jest prawa obrona. Fellhauer niby nie wygląda źle, ale często zawodzi, ma niskie oceny, a i ta ocena ogólna nie jest w tym momencie jakaś wybitna. No ale sprowadzić kogoś lepszego też może byłoby ciężko. Zobaczmy w ogóle, jakim budżetem dysponujemy. No całkiem przyzwoitym, trzeba przyznać. Zerknijmy, kogo my tutaj w ogóle mamy. Jeśli chodzi o prawych obrońców, paru ich tu jest, nawet sporo, no ale nikt nie przewyższa Fellhauera umiejętnościami, więc ciężka sprawa, żeby tutaj kogoś sprowadzić z tej listy. Ja myślę, że można by było zerknąć na wolnych zawodników, może jest ktoś ciekawy na tą pozycję, więc tak, prawy obrońca i bierzemy na początek zawodników niemieckich, zobaczmy, tutaj może ich być całkiem sporo, chociaż nie, wcale nie aż tak dużo. I teraz tak. Mimo, że to jest zawodnik bardzo doświadczony, ale zobaczmy, 18 dni, okej. Kogo my tu jeszcze mamy? Zobaczmy tych paru zawodników, których tutaj mamy. Są też zawodnicy młodsi, więc być może są to piłkarze, którzy nam się przydadzą. Tutaj raczej niekoniecznie, to już chyba zbyt zaawansowany wiek, też te umiejętności nie wyglądają najlepiej. Zobaczmy w takim razie jeszcze, czy będzie ktoś może z Polski, bo tacy ewentualnie zawodnicy też by nas interesowali. Jest Sebastian Mrowca. Jak on wygląda? Nawet przyzwoicie, więc też możemy go sobie sprawdzić. Myślę, że to tyle i po prostu będziemy czekać na te raporty. Konkretnych transferów ja chyba nie chcę robić w tym okienku. Konkretne wzmocnienia poczekają na przyszły sezon i drugą Bundesligę, o ile oczywiście do niej awansujemy, a bardzo byśmy tego chcieli. I w ogóle mamy ofertę transferu za Kechlera. To nie jest zbyt dobra wiadomość. Oferta z klubu, który na pewno pewnym awansem sportowym by był. Zobaczmy, co nam podpowiada asystent. 2 miliony 900 tysięcy byłyby możliwe. No ja absolutnie nie chcę się z Kechlerem rozstawać, bo to jest piłkarz, z którym wiążę nadzieję na przyszłość. I wydaje mi się, że on też jest dosyć zadowolony z pobytu w naszym klubie. Zobaczmy, jak to wygląda w jego wypadku. Ale jeżeli jest naprawdę zadowolony, to myślę, że mamy tutaj mocny argument, żeby go w drużynie pozostawić, więc tak, ustawmy to sobie może w ten sposób. W ogóle swoją drogą Niemi pięknie się rozwija na wypożyczeniu. No i szukamy Kechlera, gdzie my go mamy? Jest Kechler i on nie jest zadowolony. On jest wręcz sfrustrowany, powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. No i w tej sytuacji trzeba się zastanowić, co zrobić, bo być może ta sprzedaż jednak jest konieczna, a przecież mamy na wypożyczeniu tego Niemiego, który wygląda nawet lepiej. I on jak do nas wróci, to może wejść w rolę Kechlera, że tak się wyrażę. No a on jest niezadowolony. No to jest teraz trudna decyzja i to jest jedyny tak bardzo niezadowolony piłkarz w naszej drużynie. Nie spodziewałem się tego kompletnie, ale to sprawia, że troszeczkę inaczej teraz patrzymy na ten transfer, i który no prawdopodobnie dojdzie do skutku niestety. Ale nie ukrywam, że chciałbym za niego zobaczyć 3 miliony. Gdyby on był zadowolony, to bym chciał dwukrotności jego wartości, czyli coś koło 4 milionów. W tej sytuacji zacznijmy od 3,5.
I nie chcę widzieć mniej niż 2900 chociaż. To jest absolutne minimum. Zobaczymy, co nam odpowiedzą, ale wydaje się, że jest bardzo duża szansa niestety, że Kechlera stracimy. Szkoda by było trochę. No ale cóż, zobaczymy, jak to się poukłada. Na razie lecimy sobie spokojnie dalej. Mamy ofertę wypożyczenia Hasa do Las Palmas, tylko że to jest piłkarz, który trochę nam się przydaje jednak w tym sezonie od czasu do czasu. I ja nie jestem pewny, czy ja go chcę w ogóle wypożyczać tak naprawdę. Zlećmy tutaj wypożyczenie bez opcji wykupu i pomyślimy jeszcze ewentualnie, co z tym zrobić. No bo jest szansa przecież, że zyskamy nowego prawego obrońcę wśród tych wolnych zawodników, więc w sumie może i to wypożyczenie nie byłoby głupie. Mamy ofertę transferu Bąka, Simona Bąka, ale te warunki kompletnie tutaj mi nie odpowiadają. I szczerze mówiąc, nawet nie chce mi się podejmować negocjacji z klubem, który daje takie warunki, więc ja to odrzucam. Gdyby była oferta pieniężna od razu, to może byśmy tutaj się dogadali. 3 miliony 100 tysięcy, to jest bardzo dobra oferta. Spróbujemy wynegocjować jeszcze nieco więcej. Może akurat się uda, ale nie będziemy robić jakichś większych problemów. Ostatecznie jestem w stanie na te 300 się zgodzić. Dajmy 3250, zobaczymy, co oni na to. Możliwe, że od razu się zgodzą. I tak też się dzieje, więc niestety, ale nasz bardzo utalentowany wychowanek Kechler odejdzie. Więc życzymy mu wszystkiego dobrego w nowej drużynie. No i zobaczymy, jak się będzie tam spisywał. No, nie będzie już niestety częścią naszego zespołu. Liczyłem na to, że inaczej się trochę ta historia potoczy. No ale cóż, mamy dobrego Hollerbacha, jeśli chodzi o ewentualne zastępstwo kogoś rezerwowego. Czy my mamy tu jakichś napastników? Nie mamy. Kto ma dobre strzały? Popatrzmy. No tak za bardzo to nikt. Malinowski, Kraft, oni ewentualnie mogliby tutaj wejść, chociaż tak teraz patrzę, Keller w sumie ma 63. Czy ktoś jeszcze ma w miarę te strzały? De Vrij nawet w miarę. No i Kince, zobaczcie, 70. To są naprawdę dobre strzały, tylko o jeden punkt słabszy niż u Hollerbacha. Więc teoretycznie Kince mógłby sobie nawet na ataku pograć. Zobaczcie, on tutaj wygląda bardzo dobrze. Szczerze to się nie spodziewałem tego. Nie wiedziałem, że aż tak dobrze to u niego wygląda. Więc mamy spokojnie rezerwowego napastnika w formie Kince. A za Kince wtedy ewentualnie ktoś inny do środka pomocy, nawet Malinowski, myślę, że to by była dobra opcja, więc jak najbardziej bez Kechlera sobie poradzimy. Na razie jednak przechodzimy dalej, czekamy na to, co się będzie działo. Mamy też ofertę za Greilingera z drużyny, która potężnym awansem sportowym by dla niego była i to już jest bardzo poważny problem, tego typu oferta, i niestety obawiam się, że niczego z tym nie zrobimy. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja tej drużyny w tabeli. Więc przechodzimy sobie do Bundesligi, no bo raczej w Bundeslidze oni grają. Aczkolwiek w czołówce tutaj ich nie ma. W ogóle ich tutaj nie ma w Bundeslidze. Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Czyli są w drugiej Bundeslidze, tak? No ale tutaj są liderami, więc w przyszłym sezonie już w Bundeslidze będą. I to raczej jest takie pewne, bo tutaj są zdecydowanymi liderami tej drugiej Bundesligi. Więc to i tak jest ogromny awans sportowy, no i pozostanie w kraju, co też w sumie jest raczej korzystną opcją dla tego piłkarza. No byłoby mi bardzo szkoda z niego rezygnować, ale gdy taka oferta się trafia, to chyba nie za bardzo mamy możliwość, żeby mu to blokować. Byłoby to po prostu skrajnie nierealistyczne, więc przechodzimy do negocjacji, spróbujemy wynegocjować troszkę większe pieniądze. No ale niestety Greilinger odejdzie. Szkoda. Jeden z naszych najlepszych piłkarzy. No i będziemy musieli tą lukę po nim jakoś załatać, co nie będzie wcale łatwe. Spróbujmy 9,5 miliona. Zobaczymy, co oni powiedzą. To nie jest aż tak dużo pieniędzy. Oni się od razu zgadzają, więc niestety Greilinger odchodzi w bardzo nieciekawym dla nas momencie. Bo w momencie, w którym no potrzebujemy tej stabilizacji w składzie, a za chwilę się okaże, że trochę tą stabilizację wręcz tracimy. Więc zróbmy tak, znowu tutaj wolni zawodnicy, przechodzimy do Niemców i bierzemy tak, obrona, lewy obrońca. Zobaczmy, ilu tutaj mamy lewych obrońców, bardzo niewielu, no ale ktoś tam jest, więc zobaczmy sobie tego piłkarza. No 35-latek, ale może akurat będzie dobry, tego też sprawdzimy, New Genów nie sprawdzam.
I jeszcze jeśli chodzi o Polskę, ewentualnie zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja, czy ktokolwiek interesujący będzie. No niestety nie ma. Ewentualnie możemy jeszcze zobaczyć CLS-ów. Może będzie tutaj ktoś taki. Jest ten wdowik. Nie wygląda dobrze, ale sprawdźmy z czystej ciekawości. No i może jeszcze wśród Niemców będzie ktoś taki, więc zerkamy sobie tutaj. Czy będzie paru takich zawodników? No jest tylko jeden, który ewentualnie by nas interesował, no ale zawsze coś, więc go sprawdzamy. No i co ewentualnie? No teraz to już jest chyba za późno na takie ruchy, ale zobaczmy jeszcze naszą ligę. Prawy obrońca, niech to będzie ktoś młodszy, do 23 lat, od 18, zobaczmy. Paru takich piłkarzy tutaj jest, ale większość z nich to my znamy. Nie znamy tego piłkarza, więc go akurat możemy sprawdzić, no ale to za długo i tak potrwa, więc nie ma to większego sensu. Możemy jeszcze oczywiście lewych obrońców też zerknąć sobie, bo to nawet pilniejsze jest w tym momencie. I tutaj trochę więcej jest tych piłkarzy, no ale też. O, tego możemy sprawdzić w sumie szybciej, zaledwie 6 dni i on może wyglądać naprawdę nieźle. No, możemy spróbować go ściągnąć, no o ile będzie w ogóle taka możliwość podjęcia próby. Dobra, to tyle. Zobaczymy, niedługo te raporty pierwsze zaczną spływać. No ciekawe, ciekawe jak nam się to wszystko poukłada. Fajnie, żeby Grellinger jeszcze był w zespole, gdy ten mecz najbliższy się zacznie. No ale coś czuję, że to się nie wydarzy, że on już odejdzie do tego czasu. Wypożyczenie Hasa ja akceptuję. No bo i tak prawdopodobnie niedługo nowi obrońcy do zespołu przyjdą. Lecimy dalej. No i obawiam się, że za chwilę nam wyskoczy, no właśnie, scenka. I jest to scenka właśnie chyba pożegnania Grellingera. Tak mi się wydaje, że to jest ten piłkarz, zaraz się upewnimy. No niestety, Fabian Grellinger odchodzi do Unionu Berlin za 9,5 miliona euro, więc dokonujemy największego transferu w historii naszej drużyny. W przyszłości z pewnością będą większe, ale jak na razie to jest największy transfer. No i bardzo się wzmacniamy, jeśli chodzi o budżet drużyny, to trzeba przyznać. No bo naprawdę, tym budżetem dysponujemy w tej chwili bardzo ładnym, ale myślę, że te pieniądze zainwestujemy przede wszystkim w bardzo dobrych skautów w dalszej części tego sezonu. Niekoniecznie na właśnie transfery. Mamy tutaj prezentację Grellingera w nowym klubie. No nie mogłem mu blokować tej drogi kariery, bo myślę, że naprawdę to będzie dla niego ogromny krok naprzód i z pewnością kiedyś jeszcze się spotkamy. Nie mówię, że w tej drużynie, no ale w Bundeslidze pewnie jeszcze przeciwko niemu kiedyś zagramy. Zobaczymy, jak to się potoczy. No ale to jest kwestia przyszłości i to dosyć odległej. Jak na razie skupiamy się na tym, co mamy tu i teraz. A kolejna scenka to jest pożegnanie niestety naszego wychowanka Kechlera, który za 3 miliony 250 tysięcy nas opuszcza. Transfer oceniony bardzo dobrze przez zarząd. Mamy też wiadomość, która jest potwierdzeniem sprzedaży Kechlera. No a my przechodzimy sobie dalej. Fajnie, żeby jeszcze przed tym spotkaniem pierwsze raporty spłynęły, ale chyba to się już nie uda. Mamy wiadomość, że Haas nie zostanie wypożyczony. Okej, mamy też pierwszy końcowy raport na temat tego piłkarza, który zobaczcie, bardzo by nas interesował. To jest piłkarz dokładnie taki, którego potrzebujemy. Tylko czy jest możliwość sprowadzenia tego piłkarza? Jest możliwość i my mamy na to pieniądze, więc słuchajcie, zrobimy wszystko, żeby go ściągnąć, bo on wygląda fantastycznie. To jest piłkarz, który naprawdę bardzo by się nam przydał. Więc idziemy po niego od razu. To jest piłkarz, którego naprawdę, naprawdę potrzebujemy. Będzie fantastycznym, uważam, zastępstwem za Grellingera. Więc tak, na początek zaproponujmy nieco mniej, ale też bez przesady. 3 miliony 300 tysięcy i zobaczymy, co oni na to powiedzą. I oni się od razu zgadzają. To jest duże zaskoczenie, nie ukrywam. Też budżetowo bardzo dobrze to wygląda, bo on chyba 2 tysiące zarabia, jak się nie mylę, a my jesteśmy w stanie mu zaproponować nawet nieco więcej. No ciekawe, dlaczego tak szybko się zgodzili na tą ofertę. Być może mają kogoś na jego pozycję. Może jest jakiś konflikt z piłkarzem, ciężko powiedzieć. Ważny piłkarz. Super. Bardzo się cieszę, że na tym się dogadaliśmy. 4-letni kontrakt, więc on wiąże swoją przyszłość z naszym zespołem. Na 5-letnim ostatecznie nawet się dogadaliśmy. Bez klauzuli. Świetnie. No i jeśli chodzi o pensję, zarabia 2000. Ja chcę, żeby on się poczuł doceniony i chcę mu zaproponować podwyżkę 2,5 tysiąca.
No i skromnie 25 tysięcy za podpis. Zobaczmy, czy on się na to zgodzi, ale raczej jest to oczywiste, więc mamy nowego piłkarza w drużynie. Nie spodziewałem się, że w tym okienku dokonamy jakiegoś konkretnego wzmocnienia, jakiegoś konkretnego transferu, no ale niestety okoliczności, sytuacja wymusiła na nas tak naprawdę to wzmocnienie. Ja się przede wszystkim cieszę, że w ogóle ktoś taki jak on pojawił się tutaj na naszej drodze, że szybko go znaleźliśmy, szybko mogliśmy go sprawdzić. No to jest coś, co sprawia, że ostatecznie jestem naprawdę zadowolony, bo mamy godne zastępstwo za Greilingera na lewą obronę. Trójkę myślę, że on jak najbardziej może dostać. No a przy okazji budżetowo ta transakcja wypadła naprawdę dobrze. Zarobiliśmy 9,5 miliona, a tutaj 3 miliony 300 tysięcy wydaliśmy, więc naprawdę ostatecznie poukładało się to, myślę, wszystko dla nas bardzo korzystnie. Więc przechodzimy dalej. Oceniony na C ten transfer. Dało się tutaj, widzimy, wynegocjować lepszą kwotę. No ale cóż, w tej chwili już nie ma o czym mówić, bo już jest to dokonane, ale mamy ofertę transferu Malinowskiego. No i to jest transfer, którego bardzo, bardzo bym nie chciał widzieć, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że my się już pozbyliśmy wielu zawodników w tym sezonie, w sensie w tym okienku transferowym. Aczkolwiek on zarabia 500 euro. Myślę, że zrobimy to w ten sposób. Pójdziemy z nim porozmawiać i zaproponujemy mu jakieś naprawdę dobre warunki. I dzięki temu mam nadzieję, że uda nam się go zatrzymać. Jak z jego zadowoleniem? Widzimy, że bardzo średnio. Akurat z kontraktu jest zadowolony, ale ja chcę mu dać tutaj jeszcze większe pieniądze. 1200 do 1,5, zobaczmy. Chcę mieć kwotę odstępnego, chcę być ważny. Dwuletni kontrakt, 1200 i powiem tak. Zgadzam się na tą kwotę odstępnego. 10 milionów 600 tysięcy, więc skoro on sam to zaproponował, że za tyle może odejść, to mamy teraz bardzo mocny argument w negocjacjach tutaj, bo poniżej tej kwoty klauzuli nie zejdziemy. Zresztą tutaj mamy brak dostępnych działań ze względu na to właśnie, że wynegocjowaliśmy nowy kontrakt, w którym pojawiła się klauzula, więc załatwiliśmy sprawę tą rozmową i do Sheffield United Malinowski nie odejdzie. Więc cieszę się, że udało nam się to załatwić właśnie w ten sposób. No, aczkolwiek jeśli jeszcze jakieś oferty się pojawią w tym okienku, no to będziemy rozmawiać. No, ale miejmy nadzieję, że się nie pojawią. My natomiast przechodzimy tutaj i nie poustawiałem jeszcze tego w składzie, ale oczywiście Aninga wstawiamy sobie tutaj. Tylko pytanie, za kogo? Za Friedricha oczywiście. Wstawiamy go tu. Od razu, myślę, że nie ma na co czekać. No i takim składem wychodzimy na to spotkanie. No i robimy symulację rozbudowaną, bo to jest drużyna z czołówki tabeli. I ja naprawdę nie chcę tutaj ryzykować. Zobaczymy, jak to pójdzie na tej rozbudowanej symulacji. Możliwe w ogóle, że w tym sezonie bardziej na tych rozbudowanych symulacjach w dalszej fazie sezonu się skupimy, bo one po prostu wychodzą dużo, dużo lepiej nam niż symulacje szybkie, więc być może jest to konieczne. No zobaczcie, już pierwsza akcja wyglądała naprawdę obiecująco. No niestety bramka nie padła, teraz było blisko, bo tam trochę zamieszania w polu karnym. No ale ostatecznie się nie udaje. Teraz bardzo ładnie, sprawnie tą piłkę przejmujemy. No ale niestety Jander bardzo niedokładnie podawał. No i teraz nasi rywale mają obiecującą akcję, ale tą piłkę też w miarę szybko przejęliśmy. Będzie dla nas rzut z autu. Obyśmy się przy tej piłce utrzymali. Tak też się dzieje. No i wygląda na to, że kolejna fajna akcja w wykonaniu naszego zespołu. Utrzymaliśmy się przy tej piłce. Będzie rzut rożny? Jest. Dobra, więc zobaczmy. Keller dośrodkowuje. Utrzymujemy się wciąż. No dużo się dzieje, bardzo szybka gra. No i broni bramkarz, kolejny rzut rożny dla nas. No dominujemy, dominujemy jak na razie. No tylko żeby przekuć to w bramkę w końcu. No i niestety to się znowu nie udaje. Statystycznie wyglądamy świetnie. No ale cóż, to są statystyki, a wynik jak na razie nie jest dla nas korzystny. Chcielibyśmy jeszcze w tej pierwszej połowie objąć prowadzenie, no ale jak na razie to nasi przeciwnicy tutaj mają akcję, więc trzeba się bardzo pilnować. No i zobaczcie, jak to jest. Cisnęliśmy praktycznie całą pierwszą połowę, a oni jedna akcja i jest gol. No czasami niestety tak fatalnie to się układa, zwłaszcza gdy się nie wykorzystuje do godnych okazji. No ale teraz mocny strzał Hollerbacha, ale nie wiem, czy to była dobra decyzja. Mógł próbować to jakoś tam inaczej rozegrać. No a teraz rzut rożny, bardzo kiepski w naszym wykonaniu.
Czy uda nam się jeszcze tą piłkę przejąć i stworzyć jakąś akcję w tej połowie? No jak widzicie, wręcz przeciwnie, bo tracimy jeszcze bramkę. Fatalna sprawa, jak to wygląda w tym momencie. No musimy jak najszybciej się ogarnąć i wziąć do roboty, bo to nie może tak wyglądać. Środkowy pomocnik ofensywny, Kince, idziesz wyżej. Co jeszcze ewentualnie byśmy chcieli zrobić? Podejdźmy troszkę wyżej. I zagęszczenie maksymalne. No trzeba tutaj naprawdę już myśleć bardzo ofensywnie nad tym, co tutaj ma się dziać w spotkaniu. Pięknie przejmujemy tą piłkę. To jest akcja, która wygląda naprawdę dobrze, ale co tu zrobił Hollerbach? No i tak był spalony, niestety widzimy. Ale ten strzał był po prostu tragiczny. W tej chwili akcja naszych rywali. No oni jak już mają akcję, to mają naprawdę dobre. Niestety. No słabo nam tutaj idzie ten mecz. Teraz mieliśmy ogrom szczęścia, że nie trafił w bramkę napastnik drużyny przeciwnej. Dobra, mamy tą piłkę. Zobaczmy, jak potoczy się ta akcja, ale my musimy strzelać bramki już teraz. No ale podanie fatalne osiemnastki. Czyli kogo? Fellhauera. No i teraz znowu nieudany strzał. No brakuje nam skuteczności w tym meczu i konsekwencji. Znowu się nie udało. Co moglibyśmy tutaj ewentualnie zrobić? Może moglibyśmy wprowadzić Malinowskiego. Tylko za kogo? Za Jandera, no ma lepsze strzały Malinowski, więc on by wszedł i poszedł na PPO. Spróbowalibyśmy to zrobić właśnie w ten sposób. Kraft za Bąka może, ale to jeszcze chyba nie teraz. I tak, nieustanny pressing. Uważam, że to jest moment, w którym już trzeba to zastosować. I iść naprawdę bardzo, bardzo odważnie i ofensywnie. No żeby chociaż zremisować w tym spotkaniu. No to jest bardzo ważne, żeby go nie przegrać. Bo damy w ten sposób rywalom 3 punkty. A bardzo byśmy tego nie chcieli, no ale wszystko wskazuje na to, że to się niestety tak zakończy. Przycisnęli nas tutaj jeszcze bardzo mocno. No oni spokojnie tą piłkę rozgrywają, bardzo umiejętnie. Poprzeczka! Niesamowite, co tu się dzieje. Dobra, to jest akcja, która musi się zakończyć golem, jeżeli chcemy jeszcze wrócić w tym meczu do gry. Więc lecimy do przodu. Jest gol! Dobra, jest gol Jandera. No i zobaczymy, jak tutaj ta końcówka się poukłada, ale trzeba wyjść jeszcze ofensywniej, na 75 głębokość. Za Bąka jeszcze Kraft, kogo ewentualnie byśmy mogli jeszcze wprowadzić. No jest jeszcze Thomas. Strzały 59, czy to ma sens? No może za Kellera też niech wejdzie. I ja bym go tutaj nawet przesunął. Czy jest sens go tutaj przesuwać? Tak, lewy napastnik. A Kraft, prawy napastnik. Idziemy już full ofensywnie. No i odbierzmy tą piłkę teraz jak najszybciej, żeby jeszcze przeprowadzić jedną akcję, która da nam bramkę i remis. No ale niestety wyszła tam ta piłka na aut. No myślałem, szczerze mówiąc, że uda nam się ją utrzymać. Jest bardzo groźnie teraz. Utrzymali ją niestety w boisku. No szybko chłopaki działajcie, no ale niestety teraz już jest za późno. Koniec meczu i przegrywamy 2-1, mimo że robiliśmy rozbudowaną symulację. Więc skoro tak to wygląda, to chyba w kolejnych meczach damy sobie jednak te symulacje szybkie. Czekając po prostu na to, aż w końcu ten nasz zespół znowu się poukłada. Bo niestety weszliśmy w kolejny mały kryzys. I wypadliśmy nawet z czołowej trójki, więc to naprawdę nie wygląda dobrze. Gramy teraz z drużyną, która no, jest bardzo nisko w tabeli, tuż nad strefą spadkową. Powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Okej, oferta za Jandera. Z klubu, który awansem sportowym dla niego na pewno by był. Natomiast my już tak się rozsprzedaliśmy w tym okienku i też dużo zawodników poszło na wypożyczenia, że ja nie chcę myśleć o kolejnych tutaj transferach. Jeśli dadzą powyżej 4,5 miliona to spoko, myślę, że wtedy się dogadamy, ale musi te 4,5 miliona być. Ja tutaj już bardzo twardo stawiam te warunki, ale nie chcę się dalej rozsprzedawać, więc lecimy sobie dalej do tego kolejnego spotkania, pewnie jeszcze jakieś wiadomości tutaj nas czekają. Mamy też końcowe raporty, okej. I tak, no tutaj wygląda to fatalnie. I jeśli chodzi o tego polskiego piłkarza, nawet nieźle, powiem wam szczerze. Ocena 69 wygląda naprawdę dobrze. Młody piłkarz. No ktoś taki jako rezerwowy mógłby być naprawdę świetny. Tutaj rozmowy spełzły na niczym. A tutaj z Sheffield United mamy ofertę za Bartelsa. No, zgłaszali się po Malinowskiego, teraz chcą naszego bramkarza, ale to jest nasz kapitan, on tu się czuje dobrze. Ja absolutnie nie chciałbym się go pozbywać, no chyba, że dwukrotność wartości dadzą mniej więcej, no to wtedy możemy jeszcze pogadać. 2,5 miliona ustawmy, zobaczymy, czy będą gotowi porozmawiać o takich kwotach, ale ja absolutnie z niego rezygnować nie chcę.
Natomiast myślę, że bardzo dobrą opcją mogłoby być właśnie sprowadzenie tego wolnego zawodnika, tego Polaka, czyli Wdowika. Okej, widzimy jego wymagania finansowe, które myślę jak najbardziej są dla nas do zrobienia. Więc przechodzimy sobie do rozmów. On chce być ważnym zawodnikiem. Okej, akceptujemy to. Długość kontraktu 3 lata. Myślę, że dogadamy się na 4-letnim kontrakcie. Dokładnie tak się dzieje. Bez klauzuli, super, akceptujemy to. No i jeśli chodzi o pensję, jaką pensję byśmy mu tutaj zaproponowali? Myślę, że 2,5 tysiąca, ewentualnie 2600 może i 30 tysięcy za podpis. Zobaczmy, co on na to. Tutaj widzimy warunki zupełnie inne. Uważam, że bardzo wygórowane, jak na to, co my tutaj mamy w naszym zespole. Mogę mu zaproponować 2900, a tutaj nawet trochę więcej, 45 tysięcy. Zobaczmy, co oni na to. O ludzie, 4400, no absolutnie nie ma takiej opcji. Ja jestem w stanie mu dać większe pieniądze, nawet te 3400 i tutaj jeszcze w górę pójdźmy porządnie, no ale bez przesady. Okej, no to mi się nie podoba, naprawdę. Na takich warunkach na pewno on do nas nie przyjdzie. Więc tak, tu jestem w stanie do tych 75 tysięcy nawet dojść za podpis, no bo to jest wolny zawodnik, więc okej. Tu 3,5. Zobaczmy. No i ostatecznie się zgodzili, co jest bardzo dobrą wiadomością, no bo my tego piłkarza potrzebujemy jednak jak najszybciej. Za chwilę przejdziemy jeszcze do planów rozwoju, bo nie ustawiliśmy sobie też temu poprzedniemu naszemu obrońcy, którego sprowadziliśmy, więc musimy to jak najszybciej załatwić. Tak więc ustawiamy sobie zespół. I tak, plany rozwoju. Na zrównoważonym jest właśnie Wdowik. Tylko, że ja bym chciał z niego zrobić lewego obrońcę. Trochę to zajmie, ale on tutaj będzie poprawiał obronę, a to jest to, na czym nam zależy, więc idziemy w tym kierunku. No a jeśli chodzi o Aninga, no to tutaj zobaczmy, jak to wygląda. I widzimy, że obrona tutaj jest bardzo kiepska. I to jest zła wiadomość, bo powinna być lepsza. Chcielibyśmy, żeby była lepsza. No on w ogóle mógłby być też całkiem niezłym bocznym pomocnikiem albo nawet skrzydłowym. Ma potencjał na to. No ale dobrze. Defensywny. To jest to, co chcemy mu ustawić. Choć dużo szybciej zrobi szeroko ustawionego obrońcę, a widzimy, że pracowitość w obronie się poprawi i obrona sama też. Więc może to będzie lepszy kierunek. Idźmy w tym kierunku, a potem popracujemy jeszcze bardziej nad walorami defensywnymi. Okej. Więc robimy to właśnie tak. I przechodzimy dalej. Mamy też dużo końcowych raportów. Zobaczmy, czy tutaj będzie jeszcze ktoś ciekawy, ale to musi być ocena w granicach 70. Inaczej nas to nie zainteresuje. 68 to jest całkiem fajna ocena, więc go sobie dodamy do listy życzeń. 70 i 22 lata. No, powiem wam, być może to będzie za chwilę nasz nowy zawodnik. Tutaj nieźle, ale ten wiek zbyt zaawansowany i tutaj nas nie interesuje ten piłkarz. No, ale ten z 70 naprawdę wygląda dobrze. I on nawet mógłby zastąpić Felhauera tak na stałe, mógłby być naszym pierwszym wyborem. Więc poustawiajmy to sobie w ten sposób i mamy tutaj tego Meiko Sponsela. Okej, tylko tutaj szybkość nie jest aż taka dobra, ale też nie wygląda jakoś źle. Spróbujmy się z nim dogadać, bo to też jest piłkarz, który naprawdę mógłby się nam przydać. I to bardzo. Więc tak, ważny, super. Fajnie, że nie kluczowy. 4-letni kontrakt. Dogadamy się na 5 latach, pięknie, więc on chce u nas grać ewidentnie, bez klauzuli, no ale ta płaca absolutnie nie może tak wyglądać. Tutaj jestem gotowy iść na naprawdę duże pieniądze. No a tutaj 3800 na początek, zobaczmy. No nie, takie warunki nie wchodzą w grę absolutnie. 4000 to jest w ogóle maks. 85 tysięcy, 3900. On chce całkiem innej tutaj pensji, widzimy. Dobra, dajmy 4000, a tutaj 87 za podpis. Wciąż nie pasuje. No tutaj mogą być bardzo trudne negocjacje niestety z nim, ale więcej niż 4000 ja mu nie dam. Tu mogę iść w górę, jeśli chodzi o bonus. To już jest prawie 100 tysięcy, naprawdę dobre warunki. No i chyba oni też ostatecznie doszli do takiego wniosku, co jak najbardziej mnie cieszy, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo dobra pensja, jak na to, co my jesteśmy w stanie zaproponować w naszym klubie. Więc mamy nowego zawodnika. Mu oczywiście plan rozwoju też za chwilę ustawimy. Zobaczymy, jak on tam dokładnie wygląda, jak się prezentuje. Więc przechodzimy do zespołu. Rozwój.
i szukamy tego zawodnika. Mamy Sponsela. Jaki on dostał numer w ogóle? Piątkę. Jak najbardziej myślę, że może na nim grać z tym numerem. Obrona wygląda naprawdę spoko. I teraz tak, co byśmy chcieli mu dać? Co zrobi najszybciej przede wszystkim? Defensywny 6 tygodni, super, więc idziemy w tym kierunku, niech on poprawia obronę. No i myślę, że przed nami ostatni mecz dzisiejszego odcinka, który już trwa dosyć długo. Przejdziemy jeszcze sobie do konferencji prasowej i zobaczmy, jakie mamy pytania. Czy Anning tym razem zadebiutuje? No, on już zadebiutował w poprzednim meczu. Dowiedzie swojej wartości, odpowiadamy w ten sposób i widzimy, że naprawdę fajna reakcja piłkarza, jest zadowolony. Znowu pytanie o niego. Czy Anning to dla klubu będzie taki nowy Grelinger? Drużyna potrzebuje kogoś takiego. Super. On jest zadowolony, to mnie bardzo cieszy. No i pytanie trzecie. Znowu o poszczególnego piłkarza. Czy odrzuciliście ofertę? Bąk jest o wiele więcej wart. Super. On jest zadowolony. Dobra. Więc przechodzimy do tego spotkania. I jeszcze tylko na początek przejdziemy sobie tutaj do drużyny, żeby to ustawić tak, jak chcemy, żeby było wyjściowo. Więc tutaj Anning, a tutaj damy szansę Sponselowi i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc Fellhauer od teraz rezerwowym za Friedricha, a Wdowik, no właśnie, za kogo byśmy go tutaj dali? No szczerze mówiąc, wydaje się, że za Tomasa. Wiem, że on tutaj nie gra ostatnio zbyt dużo, a przez pewien czas był nawet wyjściowym zawodnikiem, no ale nie ma tutaj za bardzo dla niego w tym momencie miejsca, szczerze mówiąc. Więc ustawiamy to sobie w ten sposób na stałe. Z Tomasem zobaczymy, co jeszcze zrobimy. Ja myślę, że to jest dobry też moment, żeby tego naszego Tomasa dać nawet do tej listy wypożyczeń, bo on traci na tym, że nie gra. Powinien grać więcej, a u nas w tym momencie nie ma za bardzo dla niego miejsca, więc my go dodajemy do listy wypożyczeń i mam nadzieję, że ktoś się po niego zgłosi. My natomiast przechodzimy już do tego meczu. No i nie ukrywam, liczę na zwycięstwo. Bardzo ważne by było dla nas to zwycięstwo, gdyby się udało. Szybka symulacja i w tym spotkaniu wygrywamy. Ogromna ulga, naprawdę. Bąk strzela, Hollerbach strzela. Oceny całkiem przyzwoite. Zadebiutował też Wdowik. Bardzo ładna ocena Sponsela, który też zadebiutował tutaj. Anning zszedł, ale miał też całkiem fajną ocenę. Dobrze, więc mnie przede wszystkim cieszą te 3 punkty. Mam nadzieję, że wrócimy do top 3 dzięki temu. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie w tabeli. No niestety nie udało się wrócić do top 3, ale te różnice punktowe są minimalne i tutaj wszystko jest jeszcze możliwe. Nie jesteśmy na złej pozycji, choć oczywiście zaczynaliśmy ten odcinek z lepszej, no ale mamy za sobą ponad połowę sezonu, a miejsce jest dobre. Nie jest idealne, ale jest dobre. Tego się trzymajmy. No i mam nadzieję, że uda nam się ten sezon naprawdę pozytywnie zakończyć, choć do końca sezonu pewnie jeszcze 2 lub 3 odcinki. W każdym razie za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.